kropka, średnik i przecinek, myślnik oraz wielokropek, pytajnik, wykrzyknik, nawias, gdzie dwukropek, gdzie cudzysłów stawiasz. Hej, hej, gruch i kasza, interpunkcja to jest nasza. Trzeba teraz te zasady wkuć do głowy, nie ma rady. Hej, 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 kropeczki, nasze małe cekineczki, na końcu skrótu postawmy i po liczebnikach raz, dwa, trzy. Zawsze kropka, mili moi, kończy zdanie i tam stoi. Pytajniki, wykrzykniki, wielokropek, takie trzy punkciki. Gdzie znak zapytania? Tu wtrąciła mała Hania. Znak stawiamy w takich zdaniach, gdy mówimy tylko o pytaniach. Hej, hej, wykrzykniki, nasze głośne niezłe wniki są stawiane w zdaniach, których wyrażamy rozkaz, gniew. A przecinek to stawiamy, kiedy coś tam wyliczamy, i przed spójnikami tymi, ale lecz więc to jest zatem, czyli hej, dwukropku kraniu, jak cię mamy użyć w zdaniu? Gdy wypowiedź przytaczamy, swoją albo cudzą wybieramy, i przy wyliczaniu wszystkich rzeczy w twym mieszkaniu, kredens, nocnik, tapczan, lustro i komputer, to jest to. No i teraz czas na nawias, taki trochę słowny zawias. Opraw w niego tak wyrazy, jak oprawiasz w ramy swe obrazy. Hej, hej, pozostały średnik, śmieszny, myślnik mały, wielokropek z cudzysłowem. Gdzie są? Pewnie zachodzicie w głowę. Hej, 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 sokoły, idźcie rano do swej szkoły. Pewnie tam się gdzieś schowały cztery, które jeszcze wam zostały. Hej, hej!